Swojego czasu tutaj na kanale dosyć często było mówione o nauce, o metodzie naukowej. No i dzisiaj postanowiłem troszeczkę odświeżyć tą kwestię, ponieważ widzę, że bardzo często jest ona mylnie traktowana, to znaczy coś, co się wydaje być udowodnione naukowo, naukowo udowodnione w ogóle nie jest. O co chodzi z tym udowadnianiem naukowo? No po prostu, jeżeli mamy mówić o podejściu naukowym do danych zagadnień, no to wypadałoby przeprowadzić pewną metodę weryfikacji tego właśnie, czy dane zagadnienie kwalifikuje się jako naukowe. To znaczy, interesuje nas przyczyna jakiegoś zjawiska, stawiamy wtedy hipotezę, no i weryfikujemy bądź falsyfikujemy daną hipotezę, przeprowadzając odpowiednią metodę eksperymentacji. W momencie weryfikacji danej hipotezy bądź jej falsyfikacji dostajemy dowód naukowy na temat danego zjawiska, na temat danego zagadnienia, które chcemy zbadać. No i tak działa metoda naukowa, proste. Nie trzeba tutaj wymyślać żadnych niestworzonych historii. Jak już przy tym jesteśmy, to przeczytamy sobie pewien komentarz, który znajdziemy pod filmem z kanału Zdenek Smetana. Komentarz użytkownika Daro147. Przeczytamy sobie to od momentu zaznaczonego tutaj przeze mnie. To teraz uważaj, bo tym razem ja przedstawię Ci dowód, który potwierdzi dwie rzeczy. Po pierwsze, że żyjesz w urojonym świecie, gdzie wiara w bajki, przesłania, zdrowy rozsądek, a logika jest towarem deficytowym. I po drugie, że Ziemia jest kulista. Gotowy? No to słuchaj. No, bardzo śmiałe i pewne twierdzenie, nie powiem. Czytamy dalej. W bezchmurny dzień po zajściu słońca wzdłuż wschodniego horyzontu na krótką chwilę pokazuje się szaro-niebieski pas. Wraz z opadaniem słońca ten szaro-błękitny pas poszerza się i zmienia w łuk, którego środek znajduje się dokładnie naprzeciwko miejsca, gdzie zniknęło słońce. To jest właśnie cień Ziemi rzucany na atmosferę. Wielokrotnie byłem świadkiem tego zjawiska, więc nie wmówisz mi, że Ziemia jest płaska. Jeśli nie wierzysz, sam możesz dokonać takiej obserwacji. To nic trudnego. Tylko musisz pamiętać, aby znaleźć się na otwartym terenie, a niebo było bezchmurne. To tyle. Powodzenia, geniuszu. Chodzi tutaj o takie zagadnienie, jakim jest cień Ziemi. W Wikipedii oczywiście, tak jak tutaj przeczytaliśmy w tym komentarzu, znajdziemy podobne wytłumaczenie. Co to jest cień Ziemi? O co tu w ogóle chodzi? Cień Ziemi, cień, który Ziemia rzuca na atmosferę, często jest widziany z powierzchni Ziemi jako ciemne pasmo w niebie w pobliżu horyzontu. To zjawisko atmosferyczne może być czasami widoczne dwukrotnie w ciągu doby w okolicach czasu wschodu i zachodu Słońca. No i dalej tutaj przeczytamy, że cień Ziemi jest widoczny naprzeciw miejsca wschodu podczas świtu Słońca, więc rankiem na zachodzie, naprzeciw miejsca zachodu podczas zmierzchu Słońca, więc wieczorem na wschodzie. W przypisach, jak klikniemy sobie w link, to znajdziemy dokładne wytłumaczenie, o co tutaj chodzi, Earth Shadow, gdzie możemy sobie klikać i będzie nam się pokazywało, jak właśnie to zjawisko występuje. No, zjawisko tutaj też nagrane przez niektórych. Widzimy taki, powiedzmy, zmianę koloru troszeczkę nieba, tak? No coś tam widzimy, jakiś, powiedzmy, zmiana barwy i tak dalej, i tak dalej. No i według niektórych jest to cień Ziemi oczywiście. No okej. Widzę, że niektórzy mają bardzo małe wymagania, jeżeli chodzi o to, co akceptują, tak? No wszystko fajnie, tylko ja tutaj chciałem jedną rzecz zauważyć, że taka argumentacja jest niestety błędną logicznie argumentacją i nazywa się błędnym rozumowaniem okrężnym, tak zwanym. To znaczy, możemy tutaj na tym rysunku sobie to bardzo fajnie zobrazować. Jeśli A, wtedy B, jeśli B, wtedy A, i to się tak wszystko ze sobą wchodzi w taką pętlę. To znaczy, że jedno wynika z drugiego, jeżeli jedno jest prawdziwe, to drugie jest prawdziwe, to wtedy to pierwsze jest prawdziwe.
Jeżeli sobie to podstawimy, to twierdzenie, to pod to A i B, no to nam wyjdzie, że jeśli Ziemia jest kulą, wtedy widzę cień w atmosferze. Jeśli widzę cień w atmosferze, wtedy Ziemia jest kulą. No i mamy takie rozumowanie okrężne. Ale niestety nie. Ponieważ przesłanka, jak i wniosek, wymagają dowodu. Przesłanka, czyli cień widziany gdzieś tam w atmosferze, wymaga dowodu, jak i wniosek, że Ziemia jest kulą. Nie może jedno z drugiego wychodzić. To jest rozumowanie okrężne. Niestety. A skoro mówimy o tym dowodzie, no to jeżeli mówimy o takich rzeczach, jak właśnie udowadnianie no, cienia w atmosferze, tak, rzucanego przez Ziemię podczas wschodu czy zachodu Słońca, no to wypadałoby chyba, żebyśmy jakoś naukowo to mogli udowodnić. No i tutaj pojawia się pewien problem, o czym mówiłem na początku, ale o tym może troszeczkę przybliżę, co sądzi pan profesor, doktor habilitowany Jacek Witkowski. Na temat nauki, tak, czyli to jest wszystko proste, nie będziemy tutaj tego jakoś specjalnie rozkładać na czynniki pierwsze, to jest bardzo proste. Twierdzisz, że coś jest naukowe, to udowodni. Oczywiście użytkownik, który napisał ten komentarz, Daro147, nie twierdził, że to jest naukowe, to co tam czytaliśmy, ale twierdził, że coś takiego jest dowodem, no ale niestety to tak sobie można twierdzić na temat wszystkiego. No dobrze. Tutaj sobie bardzo fajny akapit taki przeczytamy właśnie o tym, co mówiłem na początku. Tu wchodzimy do następnego pojęcia, pierwszego z serii haseł ilustrujących zagadnienie, jak uprawiana jest współczesna nauka. Tym pojęciem jest hipoteza naukowa, czyli prostszym językiem, pomysł badacza na wyjaśnienie poczynionych obserwacji. No w tym wypadku tego cienia w atmosferze, no to stawiamy hipotezę, tak? I następnie weryfikujemy. Tak, ponieważ tutaj czytamy dalej, czy hipoteza nawet naukowa to już prawda? Oczywiście nie. Aby dana hipoteza naukowa stała się przynajmniej na jakiś czas, o czym poniżej, naukową prawdą, musi zostać zweryfikowana, czyli uprawdopodobniona przez naukowe badania. Celem każdego badania naukowego jest weryfikacja lub falsyfikacja hipotezy. W tym ostatnim przypadku mamy na myśli wykazanie, że dana hipoteza nie jest i nie może być prawdziwa. Tak? Weryfikacja i falsyfikacja stawianych hipotez to podstawowy element metody naukowej opisywania rzeczywistości. No, to tyle. Więc teraz proponuję poszukać jakiejkolwiek hipotezy, jakiejkolwiek wzmianki, jakiegokolwiek eksperymentu naukowego, jakiejkolwiek próby weryfikacji hipotezy naukowej, znaczy najpierw znajdźcie hipotezę, nie znajdziecie, gwarantuję wam, a później, jak już znajdziecie, ale nie znajdziecie, ale gdybyście jakimś cudem znaleźli hipotezę gdzieś opisaną, no to proponuję dalej szukać próby weryfikacji bądź próby falsyfikowania takiej hipotezy, żebyśmy mogli właśnie dojść do takiego wniosku, że cień Ziemi jest rzucany, że ten cień Ziemi właśnie, że to, co widzimy tutaj, tak naprawdę to jest cień Ziemi, tak? Proponuję wam poszukać tego. Od razu wam powiem powodzenia. Nie znajdziecie, ponieważ nie ma czegoś takiego jak naukowy dowód na to, że to, co widzimy na niebie podczas zachodu i wschodu Słońca, to jest cień Ziemi w atmosferze. Nie ma, nikt tego nie zmierzył, nie sprawdził, nie zweryfikował. Po prostu hasło pada, widzę coś na niebie, to jest cień Ziemi, ponieważ Ziemia jest kulą, więc to cień Ziemi musi być. No i znowu wracamy niestety do naszej błędnej logiki, czyli do tego rozumowania okrężnego. Jeśli A, wtedy B, jeśli B, wtedy A i tak sobie w kółko możemy właśnie zabawiać się w taką kulawą logikę. Jeśli Ziemia jest kulą, wtedy widzę cień w atmosferze. Jeśli widzę cień w atmosferze, wtedy Ziemia jest kulą. Ale niestety przesłanka, jak i wniosek wymagają dowodu, a dowodu naukowego, takiego właśnie jakby wymagało to, czyli stawianie hipotezy, próba falsyfikacji i tak dalej, nie znajdziemy na ten temat.
na wiele innych dotyczących tego, że Ziemia jest kulą rzekomo, też nie znajdziemy, ale akurat dzisiaj sobie mówimy o tym cieniu Ziemi. No i niektórzy, tak jak tam użytkownik Daro, się bardzo podnieca tym. No fajnie, tylko znaczy to tyle co i nic. Po prostu coś sobie tam widzę, ale że oczywiście wierzę, że Ziemia jest kulą, no to sobie w myśl efektu potwierdzenia kolejnego błędu logicznego podstawię, że to na pewno cień Ziemi, ponieważ Ziemia jest kulą, więc jeżeli widzę cień, to Ziemia kulą być musi, a jeżeli Ziemia kulą być musi, no to ten cień będę widział, a jeżeli będę widział cień, to Ziemia musi być kulą, no i tak możemy w kółko się w to bawić. No, tyle jeżeli chodzi o naukową stronę tego właśnie argumentu. No jak się domyślacie, to z nauką ten argument nie ma wspólnego nic, ponieważ nie ma nigdzie wzmianki naukowej, jakiejkolwiek metody naukowej, jakiejkolwiek próby weryfikacji czy falsyfikacji hipotezy. Nikt tu hipotezy nie postawił, po prostu pam, stwierdzono, co czytamy. No i tyle. Mamy zjawisko, mamy opisanie i wszyscy są zadowoleni. Ale jak się temu przyjrzymy troszeczkę dogłębniej, no to się okaże, że możemy bardziej przybliżyć to do pseudonauki, czyli do braku intersubiektywnej weryfikowalności danego zagadnienia, niż do naukowego podejścia właśnie naukowego, to znaczy podejścia, gdzie możemy coś zweryfikować, możemy przeprowadzić eksperyment, możemy manipulować zmiennymi, żeby na pewno ustalić przyczynę danego zjawiska, w tym wypadku cienia, czy też zmiany koloru nieba, co to tam jest. Niestety nie ma, nie da się, nie wiadomo, nie chciało się, albo po co, przecież wszyscy wiedzą, bla, bla, bla. Także brawo, brawo, brawo. Z nauką ta cała koncepcja ma tyle wspólnego, co ja z podróżami w kosmos. Dzięki za obejrzenie. Pozdrawiam, cześć.